suona la mine. Wyszczerzył się i wypił gębę taką mierzchnię.
że tamten ugodzony do żywego syknął. Nie! Doprowadził do porządku rysy, z powrotem wystrzelił wzrokiem w górę, po czym podniósł rękę i nieoczekiwanie wstawił palec wskazujący wzwyż. Cios był bardzo gotowy. Mietus wystawił ten sam palec, napiął na niego, wsadził go do nosa, drapał się nim, spotwarzał jak mógł, jak umiał. Ale palec Syfona nadal górował na wysokościach. Ostatecznym kluczowym wysiłkiem Mientus skopał swój palec w pływaczce, począsał nim przed Syfonem. Lecz Syfon nie tylko nie zwrócił uwagi, ale jeszcze w dodatku twarz pokreśniała jak pobożny tęcza. Zwy-